powiedz, do czego się przygotowujesz? Co myślisz? Ja przygotowuję właśnie zabieg presoterapii. Mam taki wspaniały kombinezon. Uh-huh. Jest to tak naprawdę metoda terapeutyczna, która uh-huh. wykorzystywana jest coraz częściej w kosmetologii, medycynie estetycznej, fizjoterapii. Uh-huh. I co ona robi konkretnie? Pomaga przede wszystkim przy redukcji obrzęków żylnych, limfatycznych. Wszędzie na ciele, czy tu chodzi bardziej o nogi? Do pasa w... Okej, okay, okej. Okay. Tak. Mamy specjalny kombinezon, uh-huh. gość zakłada specjalne fizelinowe spodnie, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że pomaga świetnie zniwelować uczucie ciężkich nóg. Okay. Kobietom okay. na przykład, które no, często chodzą w szpilkach. Yes. Ile taki zabieg trwa? Znaczy sam seans 45 minut, uh-huh. ale co jest fajne, że yeah. jeżeli gość na przykład mam tylko godzinę, ale chciałby kompleksowo bardziej podziałać, tak. to możemy zrobić sam seans, uh-huh. połączyć go z masażem pleców, czyli najpierw jest masaż pleców, później presoterapia, ale dla pań, które chciałyby na przykład skorzystać z jakiegoś zabiegu pielęgnacyjnego, uh-huh. to w trakcie seansu możemy wykonać okay. pielęgnacyjny zabieg na twarz, okay. czyli takie dwa w jednym. Okej, okay. aha, czyli tutaj się odbywa zabieg normalnie ciężkich nóg, tak to nazwę? Tak, a znaczy no nie tylko, bo mamy też programy antycelulitowe, modelujące. Okay. Więc aha, w sensie, że tu można ustawić. Jest kilka programów. Ach, tak. No właśnie, widzisz, no to zmęczone nogi. Tak. Intensywny powrót żylny, celulit 3, celulit 2, celulit 1. Zmęczone nogi, tak, no, okay. czyli po takich wysiłkach właśnie, jasne, jasne. Także no różne są okay. opcje. Czyli 40 minut w tym 45 uniformie, minut, okay. tak. I tutaj jak sobie klientka życzy, to ma wykonywany zabieg na twarz. Dobrze, Sylwia, słuchaj, to wiesz co, zróbmy tak, ja mam taką propozycję i tak, czy jest taka możliwość, że jak będzie jakiś klient na tą, to może myślę, że no, udałoby nam się podejrzeć, no, myślę, że możemy postarajmy się, uda. No dobra, to by było nam fajnie, bo nasi widzowie, myślę, żeby też by mogło zainteresować, dobra? Dobra, serio, nie żegnamy się, czekam na hasło, my idziemy dalej do, i kto tam jest obok? Marta. Marta, dobra, idziemy zobaczyć, co Marta robi, dobra?